Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy program porusza odwrotną stronę medalu kryzysu w Ukrainie. Rosja 24 donosi o ukraińskim cyberbekut, który włamał się do poczty elektronicznej Sergeja Własenko, byłego adwokata Julii Tymoszenko z niemiecką lekarką. Cyberbekut jest grupą współczesnych aktywistów, którzy celowo zajmują się internetem i zdołali się nawet włamać na stronę internetową NATO. Jak wynika z poczty elektronicznej, Własenko był pośrednikiem handlu zamiennego technicznego wyposażenia za organy ludzkie. Zostały one pobrane zranionym ukraińskim ofiarom wojennym, jak również zaaresztowanym osobom z południowych i wschodnich terenów Ukrainy i pochodzą z innych ciemnych kanałów. 15 kwietnia 2014 roku, kiedy odbyła się wojskowa akcja rządu w Kijewie, pisze lekarka, z wiadomości dowiedziałam się, że te aktualne wydarzenia wpadają nam do rąk. Co myślisz, czy mamy nasz kurs nadal? Na to odpowiedział Własenko, że dzięki pomocy zachodnich partnerów dostajemy wystarczającą ilość towaru. Tutaj jest mowa o organach ludzkich. Innej korespondencji poczty elektronicznej lekarka chwaliła Własenko za to, że organy można było dobrze sprzedać i że ma już dużo nowych zamówień. Od czasu do czasu skarżyła się lekarka jednak z powodu złej jakości organów. Dosłownie nazywało się Sergiej, dałam ci jeszcze jedno zamówienie, ale w tej ostatniej dostawie było dużo towaru wybrakowanego. Ty mnie z tym wpakujesz. Własenko usprawiedliwia się. Ty nie byłaś tutaj. Nie widzisz tego, jak tutaj wszystko leci. Okoliczności są coraz trudniejsze. W odpowiedzi proponuje ona, może będziemy znowu tak jak kiedyś pracować. Do tych ciężko rannych mamy przynajmniej chociaż normalne dojście i warunki są tylko trochę gorsze. Z tego dialogu wynika, że nie tylko ofiary wojenne są dawcami organów. Stosownie do tego istnieją jeszcze inne źródła. Możliwie wytłumaczy się zniknięcie bez śladu w przeciągu paru miesięcy w Ukrainie 600 ludzi. Byli oni zazwyczaj krytykami rządu kijewskiego. W tej poczcie elektronicznej przekazuje lekarka dalsze konkretne zamówienia serc, wątroby, nerek, czustek i płuc. W związku z jakością dostarczonych organów krytykuje Własenko dowódcę oczyszczającego batalionu regionu Donbas Semena Semelczenko za niezastosowanie odpowiednich technologii w pobieraniu organów. Własenko domaga się od Semelczenko fachowego pobierania organów. Jest to do zrozumienia jako z jeszcze żyjących ciał, z powodu tego w przeszłości było dużo problemów. Personel miejscowy miał dużo pytań na ten temat, także Własenko obawiał się, że wyjdzie to na jaw, jak pisał w swojej elektronicznej poczcie niemieckiej lekarce. To jest sprawozdanie Rosja 24. Szanowni widzowie, według tego raportu zostały celowo pobrane organy na zamówienie. Nie jest to zapłacone morderstwo na zlecenie? Czy nie ma tutaj potrzeby, ażeby sąd wkroczył i przez sumienne badanie przywołał porządek? Prosimy również Państwa o pomoc w rozpowszechnianiu wiadomości bez cenzury, ażeby zbrodnia wojenna wyszła na jaw i była doprowadzona do końca. Do zobaczenia.